Dzień dobry, kochani, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj kolejny poniedziałek, witamy się w kolejnym tygodniu tego roku. Słucham. No to obieraj sobie tą mandarynkę. Mam ci pomóc, dobrze. Bardzo mi miło, że ostatniego vloga tak fajnie odebraliście i w końcu gdzieś tam ruszyły mi wyświetlenia, ponieważ mam wrażenie, że YouTube nie lubi małych twórców i strasznie ciężko jest się przebić. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie wiem, takie mam odczucia. Jest to, przyznam szczerze, tak jak ostatnio pisałam Natalii w komentarzu, bardzo demotywujące i aż czasem nie chce się nagrywać, kiedy człowiek się stara, wrzuca te vlogi regularnie, a to i tak, wiecie, o kant de potłudze, przeproszeniem, bo nie ma to odzwierciedlenia w wyświetleniach. A przykro, a szkoda. Bo YouTube jest jedyną platformą, gdzie tak na dobrą sprawę jestem taka regularna i zależy mi na tym, żeby tutaj być z wami, a no niestety. Wróciłyśmy... O matko, ona tak łobuzuje ostatnio. Wróciłyśmy właśnie ze żłobka. Ja przebieram się z kiecki w dresik, wpadam w dresik, robię sobie smoothie. Robię sobie smoothie. Słucham. Chcesz? Obrałam ci. Przebieram się w dresik, robię nam smoothie pewnie, bo właśnie sobie naładowałam blendingu, bo wczoraj mi padł. I co? I standardowo... A, przyszła mi sukienka z Hemu, to wam pokażę, bo w ostatnim vlogu wam mówiłam, że mam przyjść w kolejnej paczce, więc już wam pokazuję, co mi przyszło. Ach, to mój mąż już zaglądał do środka i patrzył, co mi tutaj przyszło. Tak jak mówiłam, przyszła niebieska sukienka. Ona jest jeszcze inna. O, ta jest fajna. Ta może być w ogóle fajna. To co, przymierzyć? Przymierzę. Przyszła. Wygląda tak. I takie ma plecki. Chyba zostawię tą i tą różową. Kto tu jest? To mama. To mama? No, tak. Tak, i kto jest jeszcze tutaj? Znalazłeś stary kalendarz? Nie, kto? Baba. Kto? Baba. Tak, baba. A dziadzie widzisz? Gdzie jest dziadzia? No, ale babę znalazłaś, najważniejsze. A to kto to jest? Mama. To nie mama, to mama. A to? Cio? Ciocia. To ciocia E? Ewa. A to ciocia Mo? Ciocia. Ciocia. A tutaj kto jest? Kto to? Tata. Tak, tata. A kto to? Baba. Tak, to jest baba. To. A to Ida. To ty, jak byłaś malutka. Ej, dobra, bo mam dzisiaj takie rozkminy, bo może to nie YouTube jest zły, tylko ja jestem beznadziejna. Dajcie znać, czy widziałybyście w jakiś inny sposób moje vlogowanie, albo może coś innego chciałybyście zobaczyć na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się odezwiecie, bo ja cały czas szukam tutaj swojego miejsca. Nie wypada mi tak, nie. Szukam cały czas... gdzieś tam swojego miejsca i chciałabym, żeby jak najlepiej wam się oglądało te moje vlogi, moje filmiki. No nie wiem, dajcie mi znać, będę naprawdę wdzięczna. Dobra, dzisiaj udało mi się wyjątkowo naprawdę bardzo szybko uśpić Idę. O, paznokieć mi się rozjechał. Na moje Idy i Staśka, właściwie Staśka najbardziej szczęście, ponieważ... Staśka zabolał brzuch, musieliśmy szybko iść na spacer, miał biedne rozwolnienie i wiecie, miałam taki stres, bo tak Ida ostatnio bardzo długo zasypia, a Stasiek siedział pod drzwiami i tak piszczał, a ja musiałam ją uspać, więc no miałam mega stresa, jak ona zasnęła, to szybko z nim wyszłam tutaj pod blok, żeby się załatwił i ogarnęliśmy temat. A mamy coś znowu o mnie, więc muszę zaraz nabrać jakichś holineksów, bo boli mi gardło. Przebrałam się, zobaczcie, już jestem szczuplejsza. 3 dni na diecie. Lecę zrobić jakiś taki naprawdę delikatny trening. Nie chcę
sobie wciskać jakoś tam mocno, więc szybciutko jest 20-15 minut treningu i robię sobie posiłek na jutro. Właśnie zrobiłam taki malusinki trening i robię sobie posiłek na jutro. Robię sobie sałatkę z pieczoną ciecierzycą i będę miała tak pieczoną ciecierzycę, tam dałam czosnek, sól, paprykę słodką i oliwę. Tutaj mam już rukolę, sałatę, awokado, dałam trochę borówek, kapary, ostre papryczki, suszone pomidory i będę miała jeszcze tak właśnie ciecierzycę i fetę. Także to będzie mój posiłek na jutro główny. Będę miała też chyba rano omleta. Tak sobie myślę, że zrobię sobie omleta. No i dwa soki. Co robicie? Dzielisz się ze Staśkiem? Ciasteczkami? Buty trzeba jeszcze zdjąć, wiesz? No. Hejka, właśnie wróciłyśmy ze żłobka i Duśka wcina serek. Dzisiaj jestem matką roku, słuchajcie, ponieważ są ostatki i Ida miała bal przebierańca w żłobku. Pojechała oczywiście bez przebrania i tylko dostałam maila: bal, gdzie jest strój? Co chcesz? Taką dużą łyżką jeść? Taką? Wow! Na moje szczęście nie tylko ja okazałam się matką gapą i dużo dzieci nie miało strojów. Rodzice poprzywozili na 9:30 stroje. Michał też miał później do pracy, więc dowiózł jej strój. Dostaliśmy zdjęcie, zaraz wam pokażę. Na szczęście zmieściła się w te body, które stroiliśmy ją w listopadzie. Patrzcie, jaki cute bobas. Tak więc dzieci miały dzisiaj bal przebierańca, dzisiaj ostatki. Ja za chwilkę może pójdziemy z Iduśką do cioci Karoli na kawę. Zobaczymy, czy nam się uda. Mnie boli gardło znowu. Nie wiem, po prostu cały czas jest coś. Człowiek ma tego podziurki w nosie. Szkoda gadać. A, zamówiłam buty, przyszły mi buty. To wam pokażę. Takie klekciuki na śnieg i spacery ze Staśkiem. Brakowało mi takich butów. Zamówiłam je na Renę. Chyba kosztowały na promocji 150 zł, więc spoko. Mam nadzieję, że trochę w nich pochodzę. Dobra, lecę, bo Ida robi nie powiem co w domu, więc lecę to ogarnąć. Byłaś przebrana za wróżkę na balu przebierańca? I tańczyliście z dziećmi? Tak. I ganialiście za balonami? Tak. I co, było fajnie? To. Wow, było super? Jaka ciocia tam była? Kolej. Jak? Ciocia. Ciocia. A jak ma na imię ciocia? To. A? A. Asia. Asiu. Asia. Mhm. Dobry jest ten serek? Baby, you give me ice and fire. U nas dziś na kolację jaja na twardo dla Idy. A co ty tutaj robisz? Cześć! I? O. Nie ma? Nie ma? Nie ma? Jajo? Jajo się robi, tak gotuje się jajo. No i po treningu
Dzisiaj udało mi się zrobić 20 minut treningu, w którym Growy Joe motywowała nas jako kobiety, więc fajnie. Dobry trening, w sensie nie był intensywny, był taki trochę przegadany, ale chyba tego potrzebowałam, bo się na maksa zmotywowałam. I tak sobie myślę, że tyle z Was do mnie pisze, że ja Was motywuję, że to jest dla mnie takie dodatkowo motywujące mnie, ale też w życiu nie spodziewałam się tego, że będę kogoś motywować do ćwiczeń, do działania, do jedzenia zdrowiej. Wiecie, to są takie rzeczy, których się nie spodziewałam, prowadząc ten kanał. I tak cały czas sobie myślę, że od kiedy jestem z Michałem, nawet wcześniej, cały czas jestem w tej drodze do idealnej sylwetki. Jestem, tak chciałam to powiedzieć, że jestem sama z siebie dumna, że tak dużo osiągam, że mimo tego, że często się potykam i mam, nie wiem, tygodniowe, dwutygodniowe wpadki albo nawet miesięczne, to ja cały czas wracam do tego zdrowego odżywiania, do tych treningów. Chcę cały czas być lepszą wersją siebie i dla siebie, i dla mojej Idy, i dla Michała. I tak musiałam się z tym z Wami podzielić. Mam taką chwilę refleksji. A dodatkowo bardzo się cieszę, że zmotywowałam się w końcu, że przyszedł ten dzień wyczekiwany od dawna, przyznam szczerze, gdzie zmobilizowałam się, wzięłam sobie za dietę, fajnie jem, zaczyna mi się to podobać, zaczyna mnie to jarać, już sobie myślę, jaki posiłek sobie przygotować następnego dnia, więc naprawdę jestem szczęśliwa. Jeszcze jak domknę treningi i tą dietę i mam nadzieję, że za miesiąc naprawdę będę widziała już fajne pierwsze efekty, idealnie na wakacje. Na wakacjach mam nadzieję po prostu, że tego nie rozwalę. No i tak musiałam się z Wami podzielić. Idę się nie wykąpać. Czekam na Michała i pójdę ze Staśkiem na spacer i wtedy się wykąpię, bo kolację już zjadłam. Także widzimy się pewnie już jutro. Pokażę, jaki tata ci kubek zrobił do żłobka kucyk. Patrzcie, jakie piękne, no po prostu cudo. Jedziemy do pracy, jedziemy do żłoba. Dzisiaj ja odwożę Idulkę do żłobka, bo Michał ma wolne, więc zaraz, o proszę, tam się ubierają. Zaraz Michał pewnie idzie dalej spać, a my w drogę. Dzień dobry, w czwartek. Witam Was z domku. Jestem chora, wyobraźcie sobie, że w końcu mnie złamało. Łamało i złamało. Jutro idę do lekarza, a zaraz też sobie zrobię ten potrójny test, zobaczę, czy nie mam czegoś z tych trzech wirusów. Tak się mówi? Wirusów chyba. No czuję się tak sobie. Jak mam przyznać, mam zawalony nos, w zatoki boli mnie ucho, boli mnie gardło, kaszle jak nie wiem, nie powiem kto. Tak więc kuruję się. Właśnie mam w planach trochę ogarnięcie mieszkania, bo misiula mi zostawił nieporządek i muszę to ogarnąć, żeby mi się dobrze tutaj siedziało, bo inaczej zaraz oszaleję. I słuchajcie, idę się wykąpać, wezmę gorącą kąpiel, zrelaksuję się, zapalę sobie świeczkę. Nie pamiętam, kiedy miałam ostatni raz taki czas, że jestem sama w domu, tak wiecie, przez dłuższy czas. I wiem, że jestem chora, a jednocześnie daje mi to tak... spokojna
i wiem, że ta choroba zaraz minie, a na szczęście jakby spróbuję wykorzystać ten czas, żeby faktycznie odpocząć, zrelaksować się, wykurować. Nic nie robię nad to, żeby nie przesadzić. Mówię, tylko ogarnę sobie chałupkę, idę się kąpać, ale super. Chociaż mnie bolą mięśnie, ale i tak jest super. Ogarnięcie się w trakcie choroby jest bardzo dobrym lekiem, może tak. Wiem, że nie zawsze jest siła jeszcze, jak dochodzi gorączka i tak dalej, ale ja zawsze mam tak, że jak choruję i leżę, wiecie, taka wygnieciona po spaniu cały dzień, to tak szybko nie wracam do siebie, natomiast kiedy wykąpię się, ogarnę, zrobię make-up, ogarnę włosy, czuję się od razu dużo, dużo lepiej. Tak więc polecam, jak chorujecie, przepraszam, ogarniać się. O, ja tymczasem lecę zrobić sobie sok. Wczoraj Michał wyciągnął wyciskarkę, której dawno, dawno nie używaliśmy. Chyba ostatni raz używałam jej w ciąży, jak Michał miał COVID-a i wtedy mieliśmy straszną fazę na soki pomarańczowo-grejpfrutowe. Szły u nas kilogramami, więc wtedy bardzo często jej używaliśmy, teraz trochę mniej, a ze względu na moją dietę, na której teraz jestem, i od razu Wam się pochwalę, że przez niecały tydzień schudłam 2 kilo. Jasne, to jest woda głównie, a nie tłuszcz, ale i tak, wiecie, cieszy mnie to bardzo. Ale tak jak mówiłam, całe podsumowanie wrzucę Wam. Zakład z Agą mamy do 12 marca, więc myślę, że koło 13 marca Wam wrzucę podsumowanie miesięczne tej diety. Ale na razie jestem bardzo zadowolona i z siebie mam ogromną motywację, także bardzo, bardzo się cieszę. No, więc pędzę robić sok i dalej chillować. Tutaj mam tą wyciskarkę, zaraz zrobię soczek. Elementy, które używamy, myjemy cały czas. Wycisnę sobie sok z dwóch pomarańczy i tutaj ten miąższ, który mi się zbierze, też dodam i resztę, i dorzucę jeszcze truskawki. I resztę zblenduję standardowo w Blendy Go. Dodam tu truskawki jeszcze, natkę pietruszki, troszkę selera naciowego, tak troszkę, żeby nie zabił mi dobrego smaku, pieprz kajen i troszkę kurkumy. Jakie dobre. Przepyszne.
Polecam. I wiecie, że ta kurkuma i papryka ostra, kajen, taki daje fajny, szczypliwy posmak, ale no nie czuć tego, nie? W takiej ilości, więc super. Na zdrówko. W tyle lecą bajki, przepraszam, ale muszę zająć na 5 minut, dosłownie idę bajkami, żeby zrobić nam obiad. Mam tutaj bataty i je moczyłam pół godziny w zimnej wodzie z lodem, tak zgodnie z przepisem z Ania gotuje. Polałam je olejem roślinnym. I tutaj mam dwie łyżki mąki kukurydzianej, łyżka papryki słodkiej, łyżeczka czosnku. I tu nie powinnam dodawać soli, ale to dopiero zauważyłam niestety później, więc już dodałam sól. I to zaraz będę mieszała, 220 stopni, 20 minut, bataciki będą gotowe na kolację, obiad. I nasz obiad, bataciki pieczone, łosoś i tu mam sałatkę i zrobiłam sos czosnkowy, taki jogurcik z czosnkiem po prostu i solą, więc miam. Godzina 20 i Julka wyjątkowo szybko padła spać, co mnie ogromnie oczywiście cieszy, mam nadzieję, że pośpi jak najdłużej. Ostatnie 3 noce nam przesypiała, ale dzisiaj bardzo mało zjadła na kolację, więc obawiam się, że może być już 3-4 głodna i będzie budzić się na jedzenie. Ja lecę montować tego vloga dla Was, kochani. I tak jak pisałam jakiś czas temu na Instagramie, wrzucałam okienko z propozycjami tematów, o których chcielibyście, żebym tutaj pogadała. Więc ponawiam prośbę, mam tam parę tematów zapisanych, które dostałam od Was na Instagramie, ale jeżeli macie też jakieś tematy, o których chciałybyście, żebym tutaj pogadała, zrobiła taką pogadankę, to chciałabym wznowić tą serię Jesieniara Mood, tylko w wersji Wiośniara Mood. Nie, wymyślę na to jakąś nazwę, ale wiecie, coś w tym klimacie, że vlog połączony z małą pogadanką. Ostatnio Wam się to bardzo podobało, więc mam nadzieję, że tym razem też będzie pozytywny odbiór, więc czekam na propozycje. Dajcie znać, o czym chcecie, żebym pogadała. Oj, na zdrowie! I widzimy się już niebawem znowu na kanale. A tutaj na Staśku wrzucam Wam mojego Insta. Zapraszam do obserwowania. Ostatnio jestem trochę mniej tam aktywna, przyznaję się trochę szczerze, ale trochę się działo, dlatego zaniedbałam Instagrama. Na szczęście YouTube nie zaniedbuję. Tak więc zapraszam Was do obserwacji i oczywiście tutaj też zapraszam Was do komentowania i do subskrypcji, bo trochę proszę się o lajki, ale naprawdę jak je dajecie, to te zasięgi idą w górę i jest mi wtedy nie dość, że bardzo miło, to trafia to do nowych osób, więc tak, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło i jeszcze raz do zobaczenia. Buziaki, pa! Jakie zęby! Kto ma takie ząbolki?